poznaniu.pl. Poznań w minutę. W Poznaniu można uprawiać nowy sport. W stolicy Wielkopolski powstał pierwszy kort do grania w padla. Inicjatorem jego powstania byli Finowie, którzy goszcząc w Poznaniu zdziwili się, że w mieście nie ma ani jednego takiego kortu. W całej Finlandii jest ich ponad 700. Studentka trzeciego roku kierunku weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Martyna Pietrzak tworzy dzieła z mikrobów i bakterii. Na jej mikrobiologiczne obrazy można głosować w ramach konkursu AGA Art, organizowanego przez Amerykańskie Towarzystwo Mikrobiologiczne. Przez 8 lat pracował w Legii Warszawa, był też dyrektorem sportowym w Polonii Warszawa. W Poznaniu również ma doświadczenie, choć krótkie, bo zaledwie półroczne. Tadeusz Pfeiffer, były klasowy bramkarz Ekstraklasy, zostanie dyrektorem sportowym Warty Poznań. Takich atrakcji na poznańskim jarmarku świątecznym jeszcze nie było. Symulator lotu saniami, domek Mikołaja, lodowisko i oczywiście diabelski młyn. To tylko część atrakcji, jakie w tym roku dostępne będą na jarmarku.